W jadalni też mamy motyw roślinny, a to za sprawą zasłon. Trochę inny wzór niż tapeta, a jednocześnie bardzo ładnie razem siedzi. Taki slang projektancki. Do tego dodałam mocny zielony kolor. To jest kolor też modny w tym roku. I znowu, nie bójcie się mocnych kolorów, tylko broń Boże nie dawajcie ich na wszystkich ścianach, bo wtedy będziecie przytłoczeni. Ale w ten sposób podkreślona ściana staje się genialnym tłem na przykład dla obrazków. To są tak zwane gotowce. Możemy je sobie dowolnie komponować, dodać kawałek złotej dekoracji i to już wygląda cudownie, elegancko. Naturalne materiały, wiklinowy abażur. On nie tylko naturalnie wygląda, ale też światło sączy się pomiędzy poszczególnymi szczebelkami i daje naprawdę piękny, przytulny efekt. To jest wnętrze, które jest świetne na zimowe dni. Ono nam doda energii i będziemy się w nim czuli bardzo, bardzo przytulnie. No dobra, na koniec podłoga. Jeżeli myślicie, że to jest drewno, to jesteście w błędzie. Zastosowałam tutaj bardzo funkcjonalne rozwiązanie, czyli gres imitujący drewno. Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości, świetnie wyglądający, a do tego możemy pod spód dać ogrzewanie podłogowe, czyli kompletnie zrezygnować z kaloryfera. Mam nadzieję, że to wnętrze Wam się spodoba i mimo, że nie jest za bardzo szalongowskie, to Was zainspiruje do odważniejszych ruchów w Waszych własnych domach.